No właśnie, moi drodzy, jak wiecie, Tron and Liberty już przed nami bardzo blisko. 18 lipca bodajże będziemy mieli już dostęp do bety, open bety, więc wszyscy będziecie mogli grę sprawdzić. A już 17 września według Steama mamy premierę tej gry. Powiem wam szczerze, no hype rośnie jakby. Będzie to premiera oczywiście na rynku europejskim i amerykańskim. Do tej pory ta gra była tylko w Korei dostępna. No, ale jest jedno zasadnicze pytanie, które zadają sobie tutaj wszyscy. Czy ta gra jest pay to win? Hey fellas! Look what I found in my pocket! Look! A year's salary right here! What I call them? Fun coupons! See that? A fun coupon! I dzisiaj obejrzymy sobie materiał pewnego tutaj osobnika z internetu i postaramy sobie odpowiedzieć na to bardzo ważne, myślę, dla wielu was pytanie. Czy jest to gra pay to win? Jedziemy! Boys and girls, ladies and gentlemen, let's talk about pay to win in Throne and Liberty. And don't worry, I know if you are judging by the title of this video, you think situation is really not good. Normalnie jakiś wybryk natury, on już wie, że ja wiem, że to będzie gówno. Honestly, situation is not really that good. What? Czy on nie miał właśnie bronić tej gry? However, it's not also that much bad. Okej, będzie obrona, czekamy. As you can see, I'm already here in the game, so let's get directly to the point. Let's do some pay to win. Okej, czyli już właśnie odpowiedziałeś na pytanie, czy w grze jest pay to win. Tak, jest, bo właśnie idziesz to robić. And if you are hoping for one moment that you will be able to pay to win by using Battle Pass in the game, forget about that. You can spend about 16 euros or $16. You'll get some benefits from this Battle Pass. It's actually not that bad. However, nothing too much. No okej, ten Battle Pass wygląda jak takie typowe śmieci, typowe Battle Pass, jak w każdej innej gierce, typu jakieś tam materiały. Oczywiście przyspieszy to nasz progres na pewno, ale jakby pay to win to pewnie nie jest. You will not pay to win throughout Battle Pass. However, let's do some real pay to win. Let's go here to Marketplace. So this is basically Marketplace which you can use in the game. And here in the upper corner, you can see here in the upper part of the screen, you can see here Lucent. In-game currency which you can buy with real money. So you can swipe your credit card, you can buy this Lucent, and after that you come here and you can buy, you can see here, weapon, armor, accessories, directly with this Lucent in-game currency. No więc to jest absolutna tragedia. Czyli jak rozumiem, każdy item w GC po prostu nie trzeba w ogóle nic robić, progresować, tylko wydajemy sobie po prostu hajsik na Lucent i kupujemy sobie najlepsze itemy w GC. Super, wcale ta gra nie jest pay to win, dobrze, posłuchajmy dalej. Bo coś czuję, że to jeszcze nie koniec, jeszcze wiele przed nami, ale na pewno Dave zaczyna zacierać ręce, tak? Już rozgrzewa swoją kartę kredytową. I know what you are thinking right now, this is really bad. Tak, dokładnie tak myślę teraz. Wait a second, it's getting even worse. No kurwa, nie mogę. Czy on nie miał bronić tej gry? Ja pierdolę. You will notice also here another currency in the game. This is gold. So, after you buy this gear, purple gear, this is currently the best in slot, best gear in the game. We have on the start gray gear, then green, blue, and on the end purple. After you buy your best in slot, and not actually this item here, for example, but in generally, purple gear is the best gear in the game. After you buy, let's say, this purple gear, this gear in the marketplace is on zero. That means it's not upgraded or enchanted. I can show you here, on this part of user interface, you will still need to upgrade and enchant your gear. Currently, I have this blue gear here. It doesn't matter. Also, for purple gear, you will need to upgrade and enchant your gear. Okej, czyżby jakaś blokada, nadzieja na to, że nie będzie można tak od razu kupować najlepszych broni, bo nie będą od razu zenchantowane? How to do that? You will need these stones, that is easy to get, that's another story. However, you will need lots of gold. Tak, ja jestem już prawie pewien, że te stonesy widziałem w Battle Passie płatnym, więc spoko. And yes, sadly also, you can buy gold with real money. Nie, to jest jakiś żart chyba, czyli nie ma żadnej blokady, lol. Not directly, let me show you how. So you can go here to Marketplace, for example.
You can go here to other items. Let me show you here. You can buy, for example, for Lucent, right? You have buy Lucent already with real money. You can buy this precious marine. Tak, i to po co w ogóle to wprowadzać? To można było od razu kupić golda za kartę kredytową i tyle. Then this precious marine you can sell to NPC and get millions of gold. So can you even buy gold with real money? Yes, you can. Trzymajcie się, bo ja to chyba śnię póki co. Masakra. So, not only that you can buy best gear in the game with real money, you can also enchant and upgrade that gear with real money. So you would say, man, come on, man, this is really bad. Come on, man, this is really bad. Right? This is really bad situation. You're getting best gear in the game, upgraded and enchanted with real money. Well, now story is becoming better. No ja szczerze powiedziawszy, to na co nie wyobrażam, jak teraz to już może być better. Ale dobra, dobra, dajmy mu szansę. Because it's not only about the gear. It's also about two more things. First thing here, skills. To upgrade your skills in the game is very, very important. That is true power of your character. You need these books. To upgrade your active skills, you need training books, and to upgrade your passive skills, you need improvement books. Now, how to get these books? And don't forget, this is true power, right? Because if you... Nie wiem, ile jeszcze razem powtórzę, że this is true power, ale okej, to jest częściowy power, bo power główny, podejrzewam, przychodzi z itemów, drugi główny z enchantowania itemów, a te skille to jest jakby dodatkowo. So how to get these books? Let me show you here. I'm here in front of this NPC, and this NPC actually is giving you option to craft books. You will need two materials. Marine, which you can buy at marketplace for real money, sadly. Okej, chyba spadnę z krzesła zaraz, okej. Okay. However, this parchment you cannot buy with real money. That's it. You need to play the game. You need to visit different kind of local and regional events. I can show you here on the map, actually, for example. Every 3 hours in the game, there are different kind of local and regional events throughout different parts of the map. Within these events, some of these events are PvP, some of these events are not PvP. There are peaceful events. You need to collect different kind of items, collect different kind of mobs. There is a ranking list, and you can see here, one of the rewards is parchment. No dobra, podsumujmy sobie ten parchment. Okej, okay, parchmentu nie możemy kupić za żywą gotóweczkę, ale możemy kupić gear, możemy kupić enchanty do gearu, czyli jesteśmy w stanie się uzbroić w potężny sprzęt i pójść dużo łatwiej farmić te parchmenty, bo skoro one lecą z eventów, to na pewno takiemu gościowi, który jest nieubrany w gear, nie będzie łatwo zrobić tych wszystkich eventów, a gościowi, który sobie kupi, swipe cały sprzęt, będzie mógł szybko i momentalnie iść i farmić te parchmenty, czyli to jest czyste pay to win. Blue, green, rare, that's a story for another video. Just to let you know, you cannot buy parchment. Ale jeszcze raz, możesz kupić sobie moc, żeby farmić, podejrzewam, że najlepsze, do najtrudniejszych miejscach. My God. With real money. That means that you cannot upgrade your skills with real money. No way to do that. Nie bezpośrednio, ale jest ta sama zasada jak z kupowaniem golda. Weź kup w innym markecie, sprzedaj innego NPC, to jest dosłownie to samo. So that means, well, yeah, that you cannot pay to win. W ogóle się z tym nie zgadzam, jest to perfekcyjne pay to win. And last thing here, weapon mastery. Let me show you here what is weapon mastery. So weapon mastery actually is giving you different kind of effects on your weapon. And how are you getting this weapon mastery? There is no pay to win to do that. You need to play the game with specific weapon. The more experience you get, then you're getting these weapon mastery points and then distributing these points among these different kind of trees. No tak, prawie dałem się nabrać, tylko o jednej rzeczy tutaj nie wspominasz, kolego. Zakładam się o wszystko, że teraz bierzesz swoją zenchantowaną best in slot broń, na maksa zupdate'owaną i idziesz na wyższy poziom mobów i 100 razy szybciej, albo 1000 razy szybciej farmisz mastery levele na tej broni, niż robiąc to nie swipe'ując kartą i nie kupując sobie tych najlepszych enchantów i broni na dzień dobry. To jest czyste, perfidne, chamskie, gówniane, najgorszym wydaniu pay to win. Nie oszukujmy się. Hey fellas! Look what I found in my pocket! Look! A year's salary right here! What I call them? Fun coupons! See that? A fun coupon! A situation regarding pay to win, right?
Is it good? It's not really good. Jest kurwa strasznie źle, ale nieźle próbujesz to skłamać. Because yes, you can really swipe your card. It will help you a lot regarding gear. You can get directly, right? Imagine, that is actually pretty nice advantage, right? I mean, I still didn't talk about trades. I need to mention that. Yes, you can buy best in slot. A szczerze myślałem, że to już wszystko. Poczekajmy na te tradesy, bo coś czuję, że jeszcze będzie zabawnie. You can buy best gear in the game. After that, you can move here, right? You can enchant your gear, best gear in the game, right, to certain level. But this here, traits, yeah, you can also pay to win this to some point, not entirely. Because trade system, regarding trades, what this actually means, to be able to unlock trades on your gear part, you need duplicate items. To be able to unlock and to be able to transfer trades, you need exact duplicate item, which is not easy to get. O, ja pierdzielę, czy ja dobrze słyszałem? To jest najgorsza mechanika wszystkich gównianych telefonowych gierek. Zbierać duplikaty itemów, żeby boostować itemy. Jezus Maria, czy to naprawdę będzie w tej grze? Nie, weźcie mi, obudźcie. Can you pay to win that? Well, if you're lucky, if you find exactly the same item or extract that item on marketplace, or you need to grind in the game. Co on pierdoli? Patrz punkt pierwszy, możesz kupić sobie wszystkie itemy. Wystarczy swipować i kupować duplikaty tych samych itemów. My God! So, trades are not easy to set. Regarding... Dobra, szczerze powiedziawszy, naszego gościa nie mogę słuchać. Ja już mam dość... Wiem, bardzo próbował bronić tę grę, ale to wszystko jest kłamstwo. Powiem wam szczerze, nadchodzi największy scam tego roku. To będzie najbardziej... pay to win gierka, jaką widzieliśmy w ostatnim czasie. Gratulacje. Powiem szczerze, że to dla mnie to bije mobilki na głowę. Będzie swipe to play, swipe to win, swipe to everything. No, wieloryby. Szykujcie swoje portfele, szykujcie karty kredytowe. Stawcie lajka i subka, jeżeli materiał wam się podoba. A ja zapraszam was do Throne and Liberty, do gierki, w której można zapłacić za wszystko. Pozdrawiam, Milinek. Trzymajcie się, do następnego.